Krótko i na temat. Po ostatnich naszych rozmowach z miastami partnerskimi, czyli Samborem i Truskawcem, mamy doprecyzowane ich potrzeby. W związku z tym od 3 marca do 6 marca w godzinach od 10 do 18 na Jasielskim Rynku będziemy prosić o kolejne dary, tym razem już konkretnie dla naszych miast partnerskich. W tych miastach na szczęście nie toczą się jeszcze walki, ale przyjmują uchodźców ze wschodniej Ukrainy, stąd też również potrzebują pomocy. Również problem pojawia się z dostawami na ich terenie i brakiem podstawowych towarów. Jednocześnie przekazuję Państwu podziękowania od władz Sambora i Truskawca, nie tylko za tę pomoc materialną i rzeczową, ale również za pamięć, za to, że jesteście Państwo z nimi w tych trudnych czasach. Dziękuję serdecznie i przypominam, że w dniach od 3 do 6 nadal będziemy mogli pomóc naszym przyjaciołom z Ukrainy. Krótko i na temat. W ostatnich dniach na terenie miasta Jasła pojawiły się osoby przybyłe bezpośrednio z terenu Ukrainy. Dla tych właśnie osób swoje podwoje otwiera Miejska Biblioteka Publiczna oraz Jasielski Dom Kultury. Chcemy wesprzeć te osoby. Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej czekają, aby wypożyczyć sprzęt, na którym osoby mogą czy wynajdywać dokumenty, informacje, mogą je skanować bądź drukować. Miejska Biblioteka również chce pomóc tym osobom w nauce języka polskiego, podstawowych zwrotów, które na pewno w najbliższym czasie tym wszystkim osobom się przydadzą. Najmłodszymi dziećmi czy też młodzieżą chce się zaopiekować Jasielski Dom Kultury. W dniach 4, 7 i 9 marca zorganizują dla nich różnego rodzaju przedsięwzięcia, integrujące, ale przede wszystkim powodujące, aby ci najmłodsi mieli na chwilę chociaż odskocznie trochę przyjemności w zajęciach plastycznych czy oglądaniu bajek w języku ukraińskim. Te przedsięwzięcia to dopiero początek wszystkiego, co przygotowujemy w najbliższym czasie i na pewno wszystkich Państwa będziemy informować. Dlatego Państwa, aby te informacje dotarły, być może w Państwa okolicy, wśród sąsiadów czy znajomych jest informacja na temat osób pochodzenia ukraińskiego, które przebywają u nas. Bardzo Państwa prosimy, abyście się Państwo kontaktowali z nami, kontaktowali z instytucjami kultury i w ten sposób możemy wszyscy wspólnie tym osobom pomagać. Szanowni Państwo, ale to nie koniec ważnych informacji. Jeżeli mają Państwo wiedzę o dzieciach w wieku przedszkolnym czy w wieku szkolnym, również bardzo prosimy o skontaktowanie się z Urzędem Miasta, z Wydziałem Oświaty, ponieważ zarówno dla tych dzieci w wieku przedszkolnym, jak i dla dzieci w wieku szkolnym pomiędzy 7 i 14 rokiem życia przygotowywane są miejsca w naszych placówkach, tak aby te dzieci jak najszybciej trafiły do szkół i przedszkoli i odpowiednio były tam zaopiekowane. Liczę, że jeszcze wielokrotnie będziemy się do Państwa zwracać o wsparcie i pośrednictwo. Wspólnie na pewno możemy zrobić dla tych ludzi dużo więcej. Krótko i na temat.